Cześć, witajcie. Kolejny odcinek City Skylines 2. City Skylines 2 i tutaj co? Czy to jest pociąg? Tak, tu mamy tory kolejowe. Nawet, mamy połączenie na granicy. Okej, no to fajnie. Aleja balonowa. Są jakieś dołki, coś? Nie mam pojęcia co to. Pożary się już skończyły chyba, bo trochę padało. Dobra. Nie wiem co tu na tych wysepkach ma być. O, statek towarowy. Dobra, a my tu co możemy? Linia autobusową możemy jeszcze jakąś zrobić. Chociaż na razie jesteśmy w dole finansowym. Trochę sporym. Aktualnie kasa nam tylko spada, już i tak podniosłem podatki do 12%. Tu do 11%. No, można meble na 11. Wszystko możemy na 11 w sumie. Okej. No, spada przez te podatki. Ale trudno. Nieważne. Dobra, co my tu mamy? Ogólnie to jest maleńkie miasteczko. Trzysta i będzie rozkwitające miasteczko. Kontrola zanieczyszczeń, coś tam. Co najważniejsze, dostaniemy pieniądze. Jej. Tu mam szkołę, tak? Tak, szkoła. Klinika dziecięca, dobudówka skrzydła. Plac zabaw. O. Dzieci za szkołą mają plan zabaw. Bardzo fajnie. Dobra, dobra. Coraz więcej jest zawiadomień na ćwierkaczu o tym. Tutaj łączność. Trzeba było zrobić wieżę telekomunikacyjną. Bo coraz więcej zawiadomień jest o braku internetu. Bieda. Albo farmę serwerów. Tylko my tu dostaniemy tylko 6 punktów. 5. No, 6. No, tylko te 6 punktów to nie tak dużo. Co tu się dzieje? Tworzą tutaj. O, ciągniczek. Co tu się stało? Porzucono.
apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? Można wyburzyć. Metrics, perhaps, yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Professor. It's a question of priority. 77 uczniów na 800. A ile mamy młodzieży w ogóle? 6% to są nastolatki. Bezrobocia nie ma. Tyle dobrze. Ale co, nawet kolorowo zaznaczone. W blokach mieszkają starsi ludzie. Okej. O! Tu to dużo starsi. Ale dobra. Tutaj już spada nam. Dobra, fajnie było wiedzieć, co najlepiej tu inwestować. Czy więcej przemysłu? O, budynki przemysłowe, fabryka samochodów. Jeszcze jedną można tu dać w sumie. Możemy to tak przesunąć? Nie, no dobra. Ale możemy sobie jeszcze tutaj utworzyć na przykład uliczkę. Uliczkę i tutaj jest żyzna ziemia. Tu.
No, my tutaj sobie stworzymy uliczkę. Rozkwitające miasteczko. Super, mamy kasę. Już mają podłączenie prądu, wody mają. No i fajnie. Czy tu mogę zobaczyć, jak ludzie umierają i czemu? No dobra, co tu jeszcze, co tu jeszcze? No coś, co nam będzie zarabiać, ale co? Włókna tekstylniane. Od razu spojrzymy na żyzność gleby. Tutaj, tutaj, tutaj. Czy to jest ropa? Tak, to są złoża ropy. Okej. Nice. Duże miasteczko, wydobycie węgla. Wymagany zasób ruda.
I tutaj zrobimy też uliczkę. Tu się podłączymy do tutaj musimy jakoś zrobić przejazd. O, tutaj sobie zrobimy. Połączenie. Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive, and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home, or wherever you roam. And on to our main feature story. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores. Bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva mocktail. Dobra, okej, to mamy na tutaj wydobycie węgla. Co to się stało? Co się pali? Komuś chata się pali. No i obok się chata zapaliła. Mają tyle wody, żeby ugasić dwa domy? Okay. Dobra, jak tam wyglądają te nasze drogi, skoro mówią nawet w radiu, że są źle? Nie rozumiem, czemu są złe. Przecież mamy służby drogowe. No ja rozumiem. To ile ma być tych służb drogowych? Tu wam postawię, niech wam robią. Trawnik, oświetlenie, drzewa. Okej, okay, dobra. Co my tu mieliśmy? O, punkty pojawiać. Mamy 6 punktów. Pociąg jeden. Pewno pociąg odblokujemy. W razie co bym odblokował schronienie już. Spalarnia odpadów. Woda, prąd, to wszystko ok. Na razie autostrada nam jeszcze nie potrzebna. Duże drogi też nie.
Dobra, no możemy postawić tą farmę serwerów. Niech będzie. Niech stratę te 300 tysięcy. Ale skoro mają być szczęśliwi. Całe miasto już teraz sięga sieć. Nie mogą się burzyć. Dobra. Pewnie jest lepiej, już jest jedna strzałka w dół, nie dwie. Dalej nie jest super, ale no, nic się nie poradzi. Na pewno udaje nam się uzyskać drewna, żeby sprzedać. I o, teraz udaje się eksportować węgiel. Ile my zarobimy na tym węglu? Tak w ogóle 13 tysięcy. To fajnie. Jakby im zwiększyć podatki? Nie. Nie no, nie będziemy takimi złymi, że wszystkim podatki podniesiemy. Ale może w przyszłości jeszcze się podnieść. O. Już można powiększyć. Super. Dobra. Wyspisko zażegnane. Problem. W tę kolejną deszczową pogodę żegnam się z wami. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrybowania. I zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.